dobry, witamy Państwa na kanale AgroPro. Dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu najmniejsze metalowe koła znajdujące się u nas w sprzedaży. Prezentują się one w następujący sposób. Co ciekawe, można zmieniać nimi szerokość swojego ciągnika poprzez zamontowanie piastu w odpowiedni sposób. W taki sposób zwiększą Państwo szerokość ciągnika o około 12 cm. A jeśli zamontujemy odwrotnie piastę, to zmniejszymy 12 cm. Piasty oczywiście nie znajdują się w zestawie razem z kołami, ale można je sobie kupić osobno lub po prostu zdjąć z własnego ciągnika. Do tych koł możemy zamontować obciążniki, które również mamy w sprzedaży po 20 kg na jedno koło. Teraz zaprezentuję Państwu wymiar tych kół. To 12 cm, jeżeli chodzi o szerokość. Średnicę to wynosi ona 34 cm. Do takich kół możemy zastosować również adapter z dyferencjałem mechanicznym, a także piastę DIF, która umożliwi nam łatwiejsze skręcanie ciągnikiem. Teraz zaprezentujemy Państwu, jak te koła prezentują się na naszym małym ciągniczku. Do prezentacji kół użyjemy ciągnika marki Weima o modelu WM500 oraz piasty z dyferencjałem mechanicznym. Jeżeli chodzi o wysokość od dołu, wynosi ona 10 cm.